Siostro. To ty jeszcze żyjesz. Rewelacyjny jest ten nowy wystrój. Urządzasz wszystko na nowo? Tak, skoro szanowny tatuś wszystkie defekty umiał tylko zapacykować. Albo gdzieś wywoził. Powiedział ci, że jesteś godna? Też to od niego słyszałem. No widzisz. Nie wiesz o nim wszystkiego. Nie znasz całej prawdy. Odyn i ja utopiliśmy całe cywilizacje we krwi i łzach. Jak myślisz, skąd pochodzi to złoto? A potem, ni z tego, ni z owego, zachciało mu się zostać dobrodusznym władcą. Krzewić pokój, budować życie. Spłodzić syna. Nie dziwię się, że jesteś zła. A jako moja siostra, teoretycznie możesz ubiegać się o ten tron. I naprawdę chętnie oddałbym władzę w czyjeś ręce, ale nie w twoje, bo jesteś... najgorsza. No dobra, wstawaj. Ustąp siostrze. Wiesz, ojciec mi powiedział, że mądry król nigdy nie szuka wojny. Ale musi być zawsze do niej gotowy.